Latając dronem można poznać świat z ciekawej perspektywy, a co jeśli powiem wam, że nawet latając zwykłym konsumenckim dronem, na przykład Mini 3 Pro, możecie jeszcze bardziej zwiększyć poziom immersji i widzieć przed oczami to, co widzi wasz dron, niczym w FPV, a nie gdzieś patrząc na smartfona na dole przy aparaturze. Tu z pomocą przychodzi druga wersja gogli, Drone Mask, którą będę recenzował w tym filmie. Ale najpierw chodźmy z nią polatać, bo jest listopad, a spadł śnieg. Zanim zaczniemy, to tradycyjnie kawa na ławę. Producent wysłał mi te gogle do testów, ale film nie jest w żaden sposób autoryzowany, czyli mówię co chcę. Zaczniemy od zawartości pudełka, potem omówimy zasady działania, budowę oraz kompatybilność, to znaczy z czym te gogle działają, a z czym nie. Na koniec przyjdzie czas na podsumowanie i podzielę się z wami moją opinią na temat tych gogli, a w międzyczasie zachęcam was do intensywnego naciskania tego czerwonego przycisku, żebyście nie przegapili żadnych filmów w temacie dronów. Zaczynam od zawartości pudełka. W pudełku znajdziemy oczywiście same gogle w takim materiałowym woreczku, znajdziemy też dwa kable USB-C na USB-C, Lightning na USB-C oraz adapter USB-C na micro USB, jest też ściereczka oraz papierologia. Zasada działania tych gogli jest banalnie prosta. Zamiast umieszczać smartfona tutaj, przy aparaturze, umieszczamy go w goglach ze specjalną soczewką. Dzięki temu mamy obraz ze smartfona tuż przed naszą twarzą, niczym w FPV. Niczym w FPV, no bo konsumenckie drony zachowują się jednak trochę inaczej. No nie będzie to takie samo doświadczenie. No w tych dronach kamera zazwyczaj jest umieszczona na trzyosiowym gimbalu, a dodatkowo występują większe opóźnienia w transmisji obrazu. Mimo wszystko latanie w takich goglach mega zwiększa imersję, no bo jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, od światła, od rozpraszaczy i możemy się skupić w pełni na naszym obrazie, który do tego jest dużym obrazem. Trochę więcej o odczuciach w podsumowaniu. Zanim przejdziemy do budowy, to szybka wzmianka, że link do tych gogli znajdziecie w opisie pod filmem. Konstrukcja to dalej miks tworzywa sztucznego i takiego materiałowego obicia. Tym razem postawiono na szary kolor, który mniej nagrzewa się od słońca. Gogle sprawiają wrażenie solidnie wykonanych. W miejscu, gdzie gogle przylegają do naszej twarzy, mamy taką miękką piankę. Do mojej twarzy gogle pasują bardzo dobrze, jest wygodnie, ale przede wszystkim gogle wycinają 100% światła. I to może się bardzo przydać, kiedy chcemy polatać w pełnym słońcu. Nie będziemy musieli szukać cienia. Pamiętajcie tylko, żeby wyłączyć automatyczną regulację jasności ekranu w telefonie, gdy wkładacie go do tych gogli, no bo smartfon będzie w całkowitej ciemności, więc zmniejszysz sobie tą jasność do minimum. Maska trzyma się na głowie na regulowanych paskach, a w środku mamy podobno opatentowaną soczewkę, która pozwala nam patrzeć wyraźnie na smartfona, który znajduje się bardzo blisko naszej twarzy. W uproszczeniu soczewka sprawia, że nie trzeba robić zeza, żeby móc spojrzeć na coś, co jest bardzo blisko przed naszymi oczami. Tylko od razu chcę podkreślić, że to nie są żadne gogle VR, tu nie ma żadnego efektu 3D, to jest po prostu produkt, który pozwala wam wyświetlić ten sam obraz ze smartfona, tyle że ciągle go macie przed oczami i będzie on odpowiednio duży. Warto też wspomnieć, że gogle można nosić z założonymi okularami. Nie noszę okularów, ale testowałem z okularami przeciwsłonecznymi i mogę to tylko potwierdzić. Front odpinany jest na zamek błyskawiczny, przez ten sam zamek błyskawiczny puszczamy też kabel skierowany do naszej aparatury. Na klapce przypinamy naszego smartfona na specjalnych regulowanych uchwytach. Jeśli zastanawiasz się, czy twój smartfon zmieści się w tych goglach, to według specyfikacji wciśniecie tam telefon o szerokości maksymalnej 78 mm, a o długości maksymalnej 170 mm. Zwykły iPhone 11 fajnie pasuje, ale najważniejsze, że ten uchwyt dobrze go trzyma, więc nie miałem tak jakby strachu przed tym, że walnie mi o ziemię, gdy będę gdzieś tam majstrował w tą klapką. Odległość telefonu od twarzy jest regulowana i można też tą pozycję zablokować specjalnym pokrętłem. Przy czym praktycznie tego pokrętła nie używałem, bo po pierwsze, nawet przy zablokowanej pozycji gogle przy większym nacisku można złożyć. Po drugie, nawet przy odblokowanej pozycji gogle fajnie trzymają pozycję i nie ma potrzeby blokować jej. A po trzecie, i tak do transportu zawsze składałem te gogle. Samo ustawienie trwa około 2 sekund.
Nie miałem potrzeby zapisywać sobie tej idealnej pozycji. Z przodu oprócz logotypu mamy też taki otwór, dzięki któremu można odsłonić aparaty naszego smartfona. I po co to robić? Po to, żeby pobawić się aplikacjami do rzeczywistości rozszerzonej AR i móc sobie założyć te gogle i oglądać świat z nałożonymi jakimiś obrazkami czy animacjami. Na tym kanale miałem okazję robić recenzję pierwszych gogli. Z największych minusów, które mogę wymienić, to to, że brakowało w zestawie kabli, czyli zestaw nie był kompletny. Kable od aparatury, no siłą rzeczy było za krótkie, więc trzeba było szukać na własną rękę dłuższego kabla, który pozwoliłby połączyć smartfona zamontowanego w goglach z aparaturą. Tutaj w zestawie kable już są, więc niezależnie czy mamy iPhone'a, czy mamy Androida z USB-C, a nawet z micro USB, to nie musimy szukać żadnych kabli na własną rękę. Drugim minusem było to, że był utrudniony dostęp do ustawień smartfona. Jeśli chcieliśmy zmienić ISO w trakcie latania, to trzeba było gdzieś rozpinać zamek błyskawiczny, próbować wpychać tam swoje palce, no i było to po prostu niewygodne rozwiązanie. I co? Teraz mamy po obu stronach dziury, przez które możemy włożyć palec i one są zakryte takim materiałem, który wskakuje na swoje miejsce. Czyli jak będziemy chcieli zmienić ISO, wkładamy palec, wyciągamy, materiał wskakuje na miejsce i dalej nas zakrywa od zewnętrznego światła. W moim egzemplarzu materiał wracał na miejsce, ale spotkałem się z jedną recenzją, w której tak nie było. Więc być może tamten egzemplarz był wadliwy, albo ten materiał się wyrobi z czasem i już nie będzie na miejsce wracał. Ciężko to stwierdzić. Mimo wszystko ten problem poprzedniego modelu został w pewien sposób zaadresowany. A ja lubię, kiedy mam poczucie, że producenci słuchają opinii na temat ich produktów i wypuszczają kolejne wersje ze stosownymi usprawnieniami. Czemu od razu przyszło mi do głowy GoPro, które co roku praktycznie sprzedaje nam to samo? Zostaje kwestia kompatybilności. Jeśli macie drona, który korzysta z aplikacji do wyświetlania obrazu na waszym smartfonie, na przykład DJI Fly, no to zestaw będzie działał. Czyli bez problemu polatacie jak w FPV tymi takimi popularnymi dronami, na przykład R2S czy Mini 3 Pro, ale tu kluczowe było stwierdzenie, wyświetla obraz na waszym smartfonie. Bo jeśli posiadacie tak bardzo promowaną przez DJI aparaturę z wbudowanym ekranem, no to nie będzie wam dane polatać w tych goglach albo nie będzie wam dane zrobić tego w prosty sposób. Dlaczego w prosty sposób? Ponieważ aparatura DJI RC Pro ma wbudowany port wyjściowy HDMI Mini i podobno istnieją transmitery, które mogą ten obraz zamienić i wysłać na ekrany waszych smartfonów. Widziałem na YouTubie, że jeden człowiek to ogarnął, ale ja tego nie testowałem, więc miejcie to na uwadze. Jak się tym lata? Po pierwsze, bardzo zwiększa to imersyjność doświadczenia latania dronem, bo widzimy dokładnie to, co widzi nasz dron tuż przed naszymi oczami. I trochę się czujemy jak ten dron. A po drugie, lata się tym dokładniej, bo mamy wielki ekran, czujemy się trochę jak w sali kinowej, ale bez zewnętrznych rozpraszaczy, więc można się skupić na tym, co chcemy nagrać, gdzie chcemy lecieć, co wyminąć powinniśmy. No i nawet latając z jakimś tabletem czy iPadem, nie będziecie mieli poczucia latania na tak dużym ekranie. No i dobre jest to, że te gogle świetnie odcinają światło, nie trzeba szukać jakichś osłonek czy cienia i bez problemu polatacie nawet w pełnym słońcu. Kolejnym plusem drugiej wersji tych gogli jest to, że komplet okablowania mamy w zestawie. Długość kabla jest dobra, bo jestem wysoki, ale kabel nie był w żaden sposób napięty. Kolejny plus, możliwość sterowania smartfonem nawet w zamkniętych goglach. Tego brakowało w poprzedniej wersji i miło, że producenci nas posłuchali. Kolejna dobra rzecz, te gogle to jest prosta i mechaniczna konstrukcja. Nawet jeśli coś by się zepsuło, jakiś pasek, to myślę, że to są rzeczy, które bylibyśmy w stanie w jakiś sposób naprawić. Tu nie ma żadnej elektroniki, która pewnego dnia mogłaby się po prostu popsuć i nie bylibyśmy w stanie nic z tym zrobić. Ostatni plusik, może trochę nieoczywisty, ale jeśli lubicie oglądać coś na telefonie, albo grać na telefonie przy użyciu zewnętrznego pada, no to wrzucacie telefon tutaj i używacie telefonu, jakbyście siedzieli przed wielkim ekranem. Ja tam ze względu na swoje oczy raczej bym się nie zdecydował na oglądanie filmu w takich goglach, no bo za dużo siedzę przed ekranami, więc nie chciałbym w wolnym czasie jeszcze z odległości kilku centymetrów walić sobie telefonem w oczy, ale może komuś ta prywatna sala kinowa przypadnie do gustu. Przejdźmy do rzeczy, które mi się nie podobały. To nie jest może zarzut do samych gogli, ale pamiętajcie, że latając w tych goglach już nie spełniacie wymagań w LOS,
czyli latania dronem w zasięgu wzroku, obserwatorzy i te sprawy. Poszczegółowe informacje odsyłam Was na stronę Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Kolejna sprawa, z ciężkimi telefonami waga gogli może Was ciągnąć trochę do przodu. Mi przy krótkim lataniu waga tych gogli w żaden sposób nie przeszkadzała, ale nie wiem, jeśli ktoś chciałby wylatać 3 baterie pod rząd, no to może po pewnym czasie poczuć jakiś dyskomfort. Ostatnim i chyba największym minusem tych gogli jest ich cena. To jest mechaniczna konstrukcja, tu nie ma żadnej elektroniki, a w momencie nagrywania tego filmu te gogle są wyceniane na $179, czyli przy obecnym kursie dolara to około 800 zł. Wiadomo, dolar może spaść, sama cena gogli może spaść, ale jest to dość drogo. Wiem, że to trochę porównywanie gruszek do jabłek, ale za 300 zł gogle FPV, które mają wbudowany ekran w środku, wyświetlacz elektroniczny, do tego potrafią odbierać radiowy sygnał z obrazem, nagrywać ten obraz i jeszcze do tego mają wbudowaną baterię. Nawet wyglądają podobnie. 300 zł, 800 zł. Reasumując to wszystko, co powiedziałem, czy będę latał w tych goglach? Czasami tak. Poprawia to doświadczenie z latania i mam poczucie, że będę latał w tym dokładniej, na przykład kadrując fajne ujęcia. Z drugiej jednak strony jest to kolejny element zestawu, o którym trzeba pamiętać, który trzeba spakować do plecaka, no bo jak zapomnimy takiego czegoś, no to nie polatamy. No ale jak zapomnimy takich gogli, no to dalej polatamy. Jeśli jednak chcesz spróbować czegoś nowego lub zwiększyć immersję przy lataniu tradycyjnym dronem i nie szkoda Ci przy tym pieniędzy, to myślę, że te gogle sprawią Ci masę frajdy przy lataniu. To tyle z mojej strony, widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!